naszych policyjnych statystyk jasno wynika, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z dłuższym dniem, z tym okresem już wiosennym, letnim, to zdarzeń z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego mamy zdecydowanie więcej. Stąd właśnie teraz, z początkiem marca, ta nasza akcja profilaktyczna, żeby przypomnieć tym wszystkim, którzy właśnie teraz będą wracać do swoich rowerów, czy znów korzystać z hulajnóg, elektrycznych, o tym, że te przepisy związane z bezpieczeństwem dotyczą również ich. No to jest taka inscenizacja, na której chcemy pokazać, jak poważnym zdarzeniem jest wypadek z udziałem pieszego. Po pierwsze, bardzo rzadko mamy do czynienia, że gdy pieszy jest ofiarą wypadku, to jego obrażenia są znikome. Najczęściej one są bardzo poważne. No ostatecznie mamy do czynienia z wypadkiem śmiertelnym i policjanci, którzy są na miejscu, ich celem jest odtworzenie tych ostatnich chwil związanych z wypadkiem. Jak do tego doszło? Dlatego, że spowodowanie wypadku śmiertelnego w ruchu drogowym jest klasyfikowane w kodeksie karnym jako przestępstwo zagrożone karą więzienia, więc tutaj są bardzo poważne czynności procesowe, stąd zabezpieczanie śladów, materiał fotograficzny. To wszystko, co później trafia przed obliczem sądu, po to, aby sąd mógł wydać bardzo często wyrok kary więzienia. Nasze opolskie drogi nie są wolne od tego typu zdarzeń, bo tylko w tym roku przez styczeń i luty odnotowaliśmy blisko 30 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Blisko połowa z nich to wypadki drogowe, w których poważnie zostali ranni piesi, dokładnie 13, a 3 to niestety ofiary śmiertelne. Dla porównania miniony rok to podobna liczba zdarzeń, ale nie mieliśmy żadnych wypadków ze skutkiem śmiertelnym, jeżeli chodzi o osoby piesze. Dlatego w maksymalnym stopniu chcemy zapewnić bezpieczeństwo tej właśnie grupie uczestników ruchu drogowego, dlatego wykorzystujemy nasz policyjny sprzęt, radiowozy oznakowane, nieoznakowane. Dzisiaj na terenie Opola wspomagani jesteśmy przez policyjnego drona, który z góry nadzoruje ruch rowerzystów, pieszych, przede wszystkim kierowców. Zwracamy uwagę, czy kierowcy respektują pieszeństwo pieszych na przejściach dla pieszych, czy nie wyprzedzają, czy też nie omijają innych pojazdów, które zatrzymały się przed przejściem, żeby ustąpić pierwszeństwo pieszemu, a to często są bardzo poważne skutki wypadki drogowe. Ale oczywiście też zwracamy uwagę na zachowania samych pieszych, którzy niejednokrotnie powodują też liczne wykroczenia. Mowa tutaj m.in. o przechodzeniu przez jezdnię w miejscach bezpiecznych, czy nie wbiegają na jezdnię za pojazdu, czy też prosto pod nadjeżdżający pojazd. Zwracamy uwagę też, czy piesi stosują się do sygnalizatorów świetlnych, jeżeli przede wszystkim chodzi o duże skrzyżowania, jakie mamy na terenie naszego Opola, naszego miasta. I oczywiście też zwracamy uwagę, czy piesi w miejscach, gdzie jest czas i obowiązek, korzystają z elementów odblaskowych. My jako Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego stawiamy na edukację, czyli z jednej strony nie karanie, tylko edukowanie tych ludzi, bo przede wszystkim przy tak dużym natężeniu ruchu trzeba sobie zdawać sprawę, że musimy zarówno jako kierowcy uważać, jak i piesi, więc edukacja z naszej strony pieszych, przede wszystkim tych, którzy będą korzystali z przejść dla pieszych, chcemy zwrócić uwagę, żeby też ci piesi zadbali o to swoje bezpieczeństwo, zanim wejdą na jezdnię, żeby upewnili się o tym, czy mogą to zrobić. To przepisy nawet mówią o tym, że pieszy, zanim wejdzie na jezdnię, musi zachować szczególną ostrożność i zabrania mu się wchodzenia bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. I za każdym razem staramy się apelować, że nie ma pojęcia bezwzględnego pierwszeństwa. O pierwszeństwo, owszem, ono jest, ale zadbajmy o nie, żeby kierowca, który podjeżdża do przejścia dla pieszych, jednak widział nas, jak widzimy, że zatrzymuje ten pojazd, dopiero wchodźmy na to przejście. Apelujemy również do rowerzystów i do tych użytkowników hulajnóg elektrycznych. Mamy coraz cieplejsze dni, coraz więcej tych użytkowników dróg pojawia się na opolskich drogach, więc apelujemy do tych uczestników ruchu drogowego, żeby również zadbali o swoje bezpieczeństwo i żeby nie popełniali tego głównego błędu, czyli takiego, który denerwuje nie tylko kierowców, ale który generuje bardzo niebezpieczne sytuacje, żeby nie przekraczali jezdni po przejściach dla pieszych. Gdzie jest to realne rzeczywiście największe niebezpieczeństwo? Czy to, że piesi coraz częściej wchodzą na przejścia, mając ten telefon komórkowy w ręce, czy pędzące hulajnogi, które w tej chwili rozpowszechniły się, a przyjdzie ciepło i to niebezpieczeństwo tak naprawdę z dnia na dzień rośnie? Niestety, co warto wspomnieć, jak na ironię losu, to spora część wypadków, kolizji drogowych z udziałem pieszych ma w miejscach najbardziej bezpiecznych dla pieszych, tam gdzie powinni się czuć najbezpieczniej, czyli na przejściach dla pieszych. I tutaj właśnie tymi działaniami chcemy też właśnie zaapelować do kierowców o zwrócenie uwagi, szczególnej uwagi, jeżeli dojeżdżają do oznakowanego przejścia dla pieszych, o zmniejszenie prędkości w razie potrzeby zatrzymania się, aby ustąpić pierwszeństwa pieszemu będącemu na przejściu, czy też wchodzącemu. Czy
czyli pamiętajmy, że w ruchu drogowym zarówno i pieszy, i kierowca po prostu nie są bezkarni. Oczywiście tak, i oczywiście poza narażeniem siebie na konsekwencje zdrowotne, to narażamy się też na kwestie finansowe, jeżeli chodzi o pieszego. Sporo pieszych nie korzysta z przejść dla pieszych, jeżeli zrobią to, wchodząc na jezdnię poza przejście dla pieszych wprost pod nadjeżdżający pojazd, mogą otrzymać mandat w wysokości 200 zł. Natomiast kierowcy, nie ustępując pierwszeństwa pieszemu na oznakowanym przejściu dla pieszych, narażają się na konsekwencje karne w postaci 1500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Tutaj też apel do kierowców i przede wszystkim też do pieszych, aby za wszelką cenę nie egzystować swojego pierwszeństwa, ponieważ zdrowie i życie to najważniejsze.